A ile tak naprawdę teraz kosztuje gaz? Zastanawialiście się? No to zobaczmy. Ceny gazu z marca 2023. Okres rozliczeniowy od 1 lutego do 31 marca. 1567 zł. Zobaczmy składowe tego rachunku. Abonament 6,30 za miesiąc razy 2 miesiące to 12,60. Paliwo gazowe 447 m sześciennych razy współczynnik konwersji 11.334 to mamy 5066 kWh. I to mnożymy razy 0.2, co daje nam 1014 zł. Opłata dystrybucyjna stała 46 zł za 2 miesiące. I ostatnia składowa, czyli opłata dystrybucyjna, ale zmienna. Tutaj ilość kWh Mnożymy razy 3 grosze to nam daje 200 zł netto. No to podsumujmy to. Abonament, paliwo, zagaz, dystrybucja stała, dystrybucja zmienna to nam daje 1274 zł. Plus wacik oczywiście 23% 1567 zł. No to teraz możemy obliczyć, ile nam wychodzi za kilowatogodzinę. I mamy około 30 groszy za kilowatogodzinę. No to szybciutko sprawdźmy, ile za metr sześcienny. Taki sam przelicznik. I mamy konkluzję. Gaz kosztuje 3,50 za metr sześcienny. No, to można powiedzieć, żeby żyło nam się lepiej.